Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 2 września, także zaczynamy karty Tarota Lenormand. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających, zaczynamy. 2 września, jakie energie moi drodzy? Karta głupca, dużo radości tego dnia, spontanicznych spraw, spokojnie tak tutaj, no może trochę nie całkiem tak spokojnie, ale na pewno będzie dużo radości. Także nie martwcie się, dacie sobie ze wszystkim radę, pomysły mogą przyjść do Was rozmaite. Oczywiście ja tutaj widzę, że przy tej karcie głupca mogą być różnego rodzaju sprawy związane z dziećmi, ale niekoniecznie, bo możemy się wybierać na jakieś randki. No oczywiście osoby, które pretendują tak do takich rzeczy jak flirtowanie czy randkowanie oczywiście. Tutaj też możemy zrobić coś szalonego, spontanicznego, gdzieś wyjść, zabawić się, jakaś przygoda, która czeka gdzieś. Tak, mamy dobry nastrój przede wszystkim i o to chodzi. Moi drodzy, też w aspekcie zdrowotnym musimy uważać, powinniśmy uważać, bo nic nie musimy, powinniśmy uważać drobne, przeziębieniowe stany, katar, jakiś kaszel, coś może dokuczać, no i też na różnego rodzaju takie potknięcia, ja nie mówię, że zwichnięcia czy złamania od razu, ale można się potknąć i można sobie guza nabić tego dnia. Uważajmy na siebie i na swoje pociechy. Zobaczmy kartę do tego Lenormand. Co nam dopowie, doradzi, wyjaśni? Niedźwiedź. Tutaj, moi drodzy, to są bardzo dobre zestawienia, dużo radości i jednocześnie, jeśli ktoś będzie Wam dawał takie wsparcie, będzie ktoś Wam dawał taką otuchę, to przyjmujcie to oczywiście, takie wsparcie, bo tutaj jest ktoś z rodziny. Lepsze finanse, też możecie sobie coś kupować, coś fajnego przy karcie niedźwiedzia. Szczególnie tutaj jest pokazana chęć zjedzenia czegoś nowego, spróbowania czegoś nowego i oczywiście też jest chęć objadania się. Także taka to karta, moi drodzy, ale przyjmujcie wsparcie tego dnia, bo go otrzymacie i oczywiście bardzo dużo takiej dobrej emocji, dobrych emocji, dobrej atmosfery. Wszystko będzie naprawdę szło jak z płatka. Ten niedźwiedź to są dobre finanse, to jest dobra opieka, to jest ktoś życzliwy koło Was. Także wszystko przyjmujcie i na pewno też będziecie chcieli wiele rzeczy spróbować do jedzenia. Ja Was bardzo gorąco pozdrawiam i życzę wspaniałego dnia.